Proszę państwa, zimny ruski czekista Putin właśnie otrąbił częściowe zwycięstwo z okazji zajęcia przez armię rosyjską całego obwodu ługańskiego. Także pozostaje tylko do tak zwanego wyzwolenia obwód doniecki, bo przypomnę, jakie są formalne przyczyny tej wojny. Otóż formalne przyczyny są takie, że Rosja uznała niepodległość republik Ługańskiej i Donieckiej, a jak tylko Rosja uznała ich niepodległość, to one natychmiast się zwróciły do Rosji o udzielenie jej bratniej pomocy. I właśnie Rosja jej im tej bratniej pomocy udziela. Ale po tym częściowym zwycięstwie zimny ruski czekista Putin nakazał swoim oddziałom pieredyszkę. Pewnie to jest taka przerwa gwoli przegrupowania, żeby potem przystąpić do kolejnej ofensywy. O ile mi wiadomo, wojska ukraińskie tam próbują przeszkodzić w połączeniu obwodu ługańskiego z obwodem donieckim, no ale zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. W każdym razie, na razie na wschodzie bez zmian, jak to parafrazując tytuł pewnej powieści, te zmiany nastąpią dopiero wtedy, kiedy tajemna broń, która jest wykuwana w podziemiach, dotrze na Ukrainę i zapewni jej ostateczne zwycięstwo. No ale to specjalnie nikogo nie rajcuje, zwłaszcza w sezonie ogórkowym. To też wiadomości z Ukrainy, z pierwszych stron gazet i portali zostały wyparte przez informacje z wojny, która się toczy między obozem dobrej zmiany, a obozem zdrady i zaprzaństwa. Naczelnik państwa, który wycofał się z rządu, zrezygnował z udziału w rządzie, no to specjalnej różnicy nie robi, bo i tak jest naczelnikiem państwa. Teraz objeżdża Polskę, no i tam czaruje swoich wyznawców, za co jest przez przeciwników politycznych srodze krytykowany. Na przykład został skrytykowany za uwagę, że w Niemczech euro jest warte 3 złote. Nawet profesor Marek Belka, ekonomista, się na niego oburzył, ale jeżeli by wykazał odrobinę dobrej woli, to by zrozumiał, że naczelnik państwa miał na myśli siłę nabywczą euro w Niemczech. Ja rzeczywiście zrobiłem sobie takie zestawienie, ile kosztuje kubek kawy w Starbucksie, która jest siecią europejską, być może nawet pozaeuropejską, zdaje się w Stanach Zjednoczonych też ona jest, więc kubek kawy w Polsce kosztuje około 10 zł w Starbucksie, podczas kiedy w Paryżu kosztuje 14 zł, prawie 14 zł, a w Berlinie kosztuje prawie 13 zł, więc rzeczywiście różnica w sile nabywczej jest. Znam osobę, która dostaje francuską emeryturę, bardzo niską, na poziomie jakieś 1000 euro miesięcznie. We Francji to jest mizeria, podczas kiedy w Polsce to jest prawie 5000 zł, więc daj Boże każdemu, dla jednej osoby to jest zupełnie bezstarne. To jest ilustracja tego, że w niektórych sprawach nawet naczelnik państwa może mieć rację, chociaż nie nazywa tego prawidłowo. No ale nie wymagajmy zbyt wiele od naczelnika państwa, tym bardziej, że to tam rosną namiętności z każdej strony. Pan premier Morawiecki pojechał bodajże do Tczewa,
na spotkanie z publicznością, z obywatelami, a tu jakiś obywatel krzyknął do niego: spieprzaj dziadu. O, zaraz policja go zatrzymała, ale on się tłumaczył, że karany być nie może, bo on tylko zacytował prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i to jest problem prawny, pewnie się będą niezawisłe sądy zastanawiały, pewnie powstanie bogata doktryna i orzecznictwo na ten temat. A w dodatku Donald Tusk odbył taką konwencję w Radomiu, no i tam powiedział, jak to będzie nam przychylał nieba. Również wśród tych czynności zmierzających do przychylenia nieba będzie dbałość o równość płci. Nie wiem, co konkretnie Donald Tusk tu ma na myśli, jakie czynności zamierza podjąć. Krążą fałszywe pogłoski, że przed przyszłorocznymi wyborami dokona zmiany płci. To znaczy niekoniecznie tam takiej, jak to, czym się chwalił stary Komów Bęgowski, że tam w Tajlandii wyharatał sobie klejnoty. Myślę, że Donald Tusk takich rzeczy nie będzie robił. Po prostu pewnego dnia mógłby oświadczyć, że od dzisiaj jest kobietą i będzie chodził do damskich toalet, do damskich łaźni, a potem jak się wybory zakończą, to znowu powróci do płci męskiej. No, widzimy, że przyszłoroczne wybory bardzo ciekawie się zapowiadają, tym bardziej, że no jeszcze nie wiadomo, czy opozycja nieprzejednana wystąpi w jednym bloku, czy też w kilku blokach zwycięskich. Proszę Państwa, kiedy tak tu się zastanawiamy nad tym, jak będzie wyglądała scena polityczna po przyszłorocznych wyborach, to tu afera wybuchła straszliwa, mianowicie w skrzynce poczty elektronicznej pana ministra Dworczyka odkryto list, korespondencję z ministra Dworczyka z panem premierem, z której wynika, że pan minister Dworczyk z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską tam uzgadniał różne odroczenia i tak dalej. Czy wyroki uzgadniał, tego nie wiem, bo to tak bezpośrednio z tego nie wynika, ale straszliwa afera się zrobiła. Judenrat Gazety Wyborczej natychmiast pryncypialnie schłostał panią Julię Przyłębską, że kiedyś smażyła kotlety, a teraz smaży wyroki. No proszę bardzo, Judenrat Gazety, to jeszcze nie koszerne kotlety schabowe, gdyby chociaż jeszcze jakieś farfelki smażyła, to jeszcze pół biedy, ale kotlety, koszerne, gdyby kotlety smażyła, to jeszcze pół biedy. No, ale to niestety nie można zbyt wiele wymagać. Wprawdzie pani prezes Przyłębska zgardliwym milczeniem te wszystkie insynuacje pomija, a jedynie twierdzi, że to są Ruscy, właściwie Białoruscy, ale to wszystko jedno, czy Ruscy, czerwono, czy Białoruscy, hakerzy, którzy tutaj dążą do wywołania zamętu w naszym nieszczęśliwym kraju. Jak się okazuje, Putin jest dobry na wszystko, nawet nie tylko na ładną, niewinną panienkę, ale nawet na panią prezes Julię Przyłębską. Proszę Państwa, nie wiadomo, jak daleko to pójdzie, czy będą jakieś konsekwencje. No, najpierw trzeba wygrać wybory, żeby były konsekwencje. No a wydaje się, że obóz zdrady i zaprzeństwa jest od tego tak samo daleko, jak był jeszcze rok temu. No zobaczymy, w ciągu roku sytuacja może się zmienić. W ogóle wszystko może rozstrzygnąć się w całkiem innych kategoriach, bo oto Parlament Europejski odstąpił od ratowania planety. To znaczy nie odstąpił, bo to nie, to aż tak dalej. Pani Greta Thunberg, panna Greta Thunberg by dostała spazmów, tak jak w swoim czasie resortowa stokrotka dostała spazmów, kiedy prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do niej właśnie tym pseudonimem operacyjnym, więc panna Greta by też dostała spazmów, ale może nie dostanie, bo, że tak powiem, ustępstwa
Parlamentu Europejskiego, który sprawia wrażenie, jakby odbywał bolesny powrót do rzeczywistości, sprowadzają się do tego, że energia jądrowa i gaz ziemny został uznany za źródło zielonej energii. No tam z energią jądrową to jeszcze z Bogiem sprawa, natomiast gaz ziemny to jest rzecz ciekawa, dlatego że podstawowym składnikiem gazu ziemnego chemicznym to jest metan, czyli ma wzór chemiczny CH4. Otóż składa się ta cząsteczka z węgla i z wodoru. W związku z tym w wyniku spalania gazu ziemnego powstaje dwutlenek węgla. Taki sam dwutlenek węgla jak z węgla. No, ale tutaj widocznie tu pod naciskiem nieubłaganej konieczności Parlament Europejski uznał, że ten dwutlenek węgla powstały w wyniku spalania gazu ziemnego jest gazem szlachetnym, podczas kiedy dwutlenek węgla powstający ze spalania węgla jest obrzydliwym gazem zagrażającym planecie. No widzimy, proszę Państwa, że to blaga jest, to całe ratowanie planety, ten cały Zielony Ład to jedna wielka blaga, jeszcze gorsza od zbrodniczego koronawirusa. A tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju powiększył się orszak męczenników. Biały orszak męczenników się powiększył. Otóż jak wiadomo, pan redaktor Tomasz Lis został wygryziony ze stanowiska redaktora naczelnego tygodnika Newsweek Polska przez pana redaktora Tomasza Sekielskiego. No i zaraz się okazało, że pan redaktor Tomasz Lis dopuszczał się zbrodniczego mobbingu na swoich pracownikach, tam fukał na nich, na tych dziennikarzy i tak dalej, no, a szczególnie się zawziął na panią Renatę Kim. Pani Renata Kim, gdzie mogła, to tam informowała, znaczy donosiła o tym, komu tylko mogła, no ale to pewnie być może, że z tego powodu tak pan redaktor Tomasz Lis nerwowo na nią reagował. Mechanizm ten, na ten mechanizm rzuca pewne światło piosenka takiej piosenkarki pani Katarzyny Szczot, która używa pretensjonalnego pseudonimu artystycznego Kajach. Otóż ona kiedyś śpiewała taką piosenkę Testosteron. No i tam oskarżam cię, śpiewała strumienie, czy oto cierpienie wojny, płomienie, przelaną krew. Tak? Oskarżała, rozumiem, że chodziło o przelaną krew z nosa, bo tam jakiś widocznie dobiegacz dopuścił się takiej zbrodni. No i tu wyobrażam sobie, że to chodziło o to testosteron. Proszę Państwa, to w przypadku pana redaktora Lisa, jeśli to nasze podejrzenia są trafne, to ten testosteron na widok pani Renaty Kim musiał się w nim gotować. No i wreszcie doszło do tego, do czego dojść musiało. To znaczy pan redaktor Tomasz Lis zajął miejsce w białym orszaku męczenników. Nie wiemy, jak poczesne jest to miejsce. Na pewno nie jest to miejsce pierwsze, bo na pierwszym miejscu orszaku męczenników od miesięcy, a może nawet od lat, pozostaje niezawisły pan sędzia Igor Tuleja.